Szanowni Państwo, przechodzimy do druku 1056. Zmiana uchwały nr 35/461/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 w działach 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921, 926, druk 1056. Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 248 734 złotych środków przyznanych odszkodowań z decyzjami regulatora oświaty w sprawie wykonanych nagród dla nauczycieli w związku z umowami zawartymi na realizację projektów unijnych. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków 411 817, zmniejszenie dotyczy zarówno dochodów i wydatków związanych z realizacją środków pochodzących z OPOR i kar za korzystanie ze środowiska. Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia w ramach planu dochodów bieżących kwota 1 048 000. Zmiana również dotyczy dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Oraz kolejna zmiana zgodnie z założeniem nr 4 dotyczy zmian planu dochodów w raporcie dochodów jednostek przychodowych. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy pozytywne opinie Komisji Budżetowej. Czy są inne opinie innych komisji? Nie widzę. Kto uważa stanowiska? Nie widzę. Otwieram dyskusję druk 1056. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na dwa pierwsze czytania projektu wprowadzam termin autopoprawek na dzień 11 grudnia godzina 15 i dzień poprawek na dzień 13 grudnia godzina 15. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku 1057. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012, rok druk 1057. Bardzo proszę Pani Dyrektorowi. Projekt uchwały dotyczy przeniesienia między działami kwoty 19 500, jest to zadania obsługa dzielnic na zadania priorytetowe oraz kwota 29 700, jest to obrona zadań uznawanych przez dzielnice za priorytetowe zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic. Zmiany dotyczą dzielnicy 8, 3, 5 i 9. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, druk 1057 ma pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Czy są inne opinie Komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów danych ktoś Państwa? Nie widzę. Czy ktoś ma ochotę zabrać udział w dyskusji? Druk 1057? Nie widzę. Szanowni Państwo, pytam, czy Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na 17 grudnia godzina 15. Dostateczne termin zgłoszenia poprawek na 13 grudnia godzina 15. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku 1058. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012. Uprzejmie proszę Panią Dyrektorów Karnas. Druk 1058. Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8 869 734 zł. Jest to w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji stosownej. Środki te zostaną przyznane na wynagrodzenie na nauczycieli klas oświatowych i edukacyjnych. Dziękuję. Druk 1058 ma opinię pozytywną Komisji Budżetowej.